Dzień dobry Państwu, witamy na Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. W Gdyni, która przed I wojną światową była małą wioską i śmiali się z nas zachodni sąsiedzi, gdy Polacy postanowili budować tutaj port. Są pewne rzeczy, które historycznie się powtarzają, a tymczasem porozmawiam z prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, z panem Jerzym Kwiecińskim, na temat rynku gazowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Coraz więcej, można powiedzieć, wydobywamy gazu w Polsce, albo już niedługo będziemy jeszcze więcej wydobywać. Ostatnio zostały odkryte w kolebce, można powiedzieć, historycznej kolebce w przemysłu związanego z węglowodorami z Podkarpacia, bo to się tu na Podkarpaciu, to się tam wszystko rozpoczęło. Duże złoża gazu. To prawda, że cały czas staramy się odkrywać nowe złoża na Podkarpaciu. To Podkarpacie było kolebką przemysłu naftowego i gazowego w Polsce. Nadal tam sporo gazu wydobywamy. Mniej więcej 1/3 gazu, który wydobywamy w Polsce, pochodzi z Podkarpacia. Generalnie w Polsce staramy się utrzymać to wydobycie na poziomie około 4 miliardów metrów sześciennych. Trzeba szczerze powiedzieć, że nie jest łatwo, dlatego że sporo tego gazu już Polska w poprzednich dekadach wydobyła, ale dzięki temu, że stosujemy nowe technologie poszukiwawcze i również nowe technologie wydobycia tego gazu, udaje nam się nowe złoża odnaleźć albo lepiej wykorzystywać te istniejące. I z tego jesteśmy dumni, że mamy naprawdę bardzo dobrych ekspertów i również, że dzięki nowym technologiom możemy takimi sukcesami jak na Podkarpaciu się pochwalić. Chociaż trzeba szczerze powiedzieć, że to nasze wydobycie krajowe to zapełnia nasze potrzeby tylko w około 20%, bo jak wspomniałem, wydobywamy około 4 miliardów metrów sześciennych gazu w Polsce, a nasze zapotrzebowanie w Polsce wynosi 20 miliardów metrów sześciennych obecnie. Czyli to oznacza, że całą pozostałą resztę musimy sprowadzać za granicę, musimy importować. I z pewnością to zapotrzebowanie będzie rosło, bo jeśli chodzi o to, jak jest teraz zaprojektowany rynek energetyczny, to jednym z tych źródeł, na którym oprzemy naszą energetykę, będzie gaz. Tak, to prawda. Gaz ziemny został uznany jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej nie tylko naszego kraju, ale w ogóle na poziomie europejskim. Nie było to łatwe, bo wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej zaliczało gaz do paliw kopalnych i do takich paliw, dla których jakiekolwiek inwestycje związane właśnie w tym przypadku z gazem nie powinny być wspierane. My jako Polska, ja jeszcze jak byłem w rządzie, mocno staraliśmy się o to, żeby inwestycje gazowe były wspierane w nowej perspektywie finansowej i cieszę się, że gaz został uznany jako paliwo przejściowe, ale chcielibyśmy, żeby to uznanie na razie przez instytucje europejskie, takie jak przez Komisję Europejską czy Radę Europejską, przełożyło się jeszcze na konkretne zapisy w dokumentach, bo uważamy, że tej transformacji energetycznej my jako Polska będziemy mogli znacznie szybciej dokonać, wykorzystując właśnie gaz ziemny. Przy czym chciałbym powiedzieć, że my jako PGNiG chcemy nie tylko wykorzystać ten gaz ziemny, o którym mówiłem, ale będziemy chcieli rozwinąć bardzo silnie program biometanowy, czyli produkować taki gaz, jaki wydobywamy z ziemi, żeby go produkować z biomasy. I ten potencjał w Polsce jest naprawdę bardzo duży. Szacujemy, że w ciągu 10 lat z biomasy możemy produkować podobną ilość właśnie biometanu, jak w tej chwili wydobywamy. Więc to jest wykorzystanie naszych naturalnych zasobów i to oznacza i większą dywersyfikację, i uniezależnianie się od dostaw tego gazu za granicy. Plus również chcemy rozwijać technologie wodorowe. To jest również bardzo ciekawe, dlatego że wodór może być nie tylko wykorzystywany do napędu pojazdów, do ogniw paliwowych, ale może być również mieszany razem z gazem ziemnym i po prostu wpompowywany do sieci gazowych. Więc w tej chwili
Unia Europejska bardzo silnie stawia właśnie na rozwój technologii wodorowych i my też chcielibyśmy się w te nowe działania wpisać. My jako PGNiG, ale chcemy tutaj również współpracować z innymi spółkami Skarbu Państwa. Powołać jakąś spółkę celową tutaj w większej grupie, bo z tego co się orientuję, to w każdej dużej spółce związanej z energetyką są naukowcy, są zespoły, które pracują nad technologią wodorową. To by z pewnością przysłużyło się sukcesowi międzynarodowemu, bo nie ma też co ukrywać, że jeśli chodzi o technologie wodorowe, są pewne przeszkody, które jeszcze nie pozwoliły tej technologii zaistnieć w dużo szerszym zakresie, ale w technologiach wodorowych duża część świata upatruje nadzieję na przyszłość energetyki. Panie redaktorze, to faktycznie problemów jest sporo. Otóż takim najbardziej pożądanym kierunkiem produkcji wodoru jest produkcja tak zwanego wodoru zielonego, czyli poprzez proces elektrolizy z wody, rozpadu wody przy wykorzystaniu najlepiej energii elektrycznej, która jest produkowana z odnawialnych źródeł energii. To jest na razie proces relatywnie drogi, ale przewidujemy, że w kolejnych latach ta technologia będzie po prostu taniała, czyli ten gaz, ten wodór w ten sposób otrzymywany będzie coraz tańszy. Problemy są też innej natury, tych, o których wspominałem. To jest sposób jego mieszania, wtłaczania do sieci, sposób jego przechowywania, więc zastosowanie tych technologii wodorowych naprawdę będzie wymagało jeszcze sporo prac badawczych. Ale faktycznie świat będzie stawiał na wodór i my chcemy w tym procesie zauczestniczyć. Nasza spółka PGNiG, ale również parę innych spółek polskich. Z inicjatywy pana ministra Michała Kurtyki, szefa resortu klimatu, podpisaliśmy wspólną deklarację o współpracy i również jako Polska, my jako spółki chcemy współpracować w ramach europejskiej inicjatywy wodorowej, bo chcielibyśmy, żeby nie tylko nasze spółki, ale żeby nasze społeczeństwo korzystało z tego, co się dzieje na poziomie europejskim, z tych technologii wodorowych, bo przypomnijmy, że właśnie te technologie wodorowe są absolutnie czyste dla klimatu. Ze spalania wodoru powstaje woda, powstaje para wodna, więc jest to absolutnie przyjazne dla środowiska. A jednocześnie jest to wyścig międzynarodowy, a naszą jedną z przewag w tym wyścigu jest z pewnością ogromna kreatywność polskich naukowców. Czy pierwsi osiągniemy sukces? Czy jest na to szansa? Czy te istniejące patenty nas ograniczają, że możemy być tylko częścią tego sukcesu międzynarodowego, jak pan przewiduje? Znaczy, już w tej chwili jesteśmy jednym z liderów w produkcji wodoru w Europie. Jesteśmy na 5. miejscu, ale trzeba pamiętać, że ten produkowany przez nas wodór jest to wodór techniczny, produkowany w procesach chemicznych i wodór, który jest wykorzystywany w sektorze chemicznym. Natomiast to, o czym ja mówię, to jest produkcja takiego bardzo czystego wodoru, który mógłby być wykorzystywany w transporcie i który mógłby być wykorzystywany w sieciach gazowniczych. Więc tutaj kwestia nowych badań jest naprawdę czymś szalenie ważnym. I tu trzeba powiedzieć, że wiele innych krajów europejskich, szczególnie Niemcy, wiele innych krajów chce naprawdę przeznaczyć znaczące środki na budowanie gospodarki wodorowej i my też chcemy w tym procesie zauczestniczyć. Powracając do rynku gazowego, jakie są trendy, bo słyszymy coraz częściej o nowych, ogromnych złożach, ostatnio Turcja odkryła wcześniej, chęć wysyłania gazu do Europy ogłosiły wspólnie Grecja i Izrael. Jak przewidujecie te najbliższe 5 lat i rozwój tego rynku? Czy te zwiększone wydobycie, czy spowoduje jakiś wpływ na ceny, czy to zostanie pokryte przez wzrastający popyt na świecie? Ten rok jest bardzo trudny, dlatego że była i ciepła zima. Wcześniej, w zeszłym roku, mieliśmy wojnę cenową w obszarze węglowodorów pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy też spór ukraińsko
rosyjski, w związku z tym magazyny na zimę zostały w pełni wypełnione, czyli na początku tego roku naprawdę były olbrzymie nadwyżki gazu. Do tego dołączył się koronawirus i kryzys, który spowodował zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. To w efekcie spowodowało, że ceny węglowodorów poleciały bardzo mocno w dół, w tym również ceny gazu. Tak długo, jak będzie pandemia, jak będzie kryzys, to zapotrzebowanie faktycznie będzie mniejsze, ale myślę, że z czasem ono zacznie się odbudowywać. Również ze względu na to, co wcześniej wspominałem. W Unii Europejskiej gaz ziemny będzie gazem przejściowym, a to oznacza, że żeby dokonać skutecznej transformacji energetycznej, żeby przede wszystkim pozbyć się węgla w gospodarce europejskiej, i to w dużym stopniu nas dotyczy, ale innych krajów, nie, regionów. To również, jeśli chodzi o węgiel brunatny i produkcję dwutlenku węgla na obywatela, to oni nawet więcej produkują. Zdecydowanie. No właśnie, więc będziemy potrzebowali w Europie więcej gazu. Więc na te co najmniej kilkanaście lat te perspektywy dla rozwoju gazu są naprawdę dobre na poziomie europejskim. W długim okresie to faktycznie będzie tak, że ten gaz ziemny będzie zastępowany innymi gazami, czyli na przykład wspomnianym przeze mnie biometanem, o którym mówiłem, wodorem, jak wspomniałem, wodór można mieszać również z gazem ziemnym, a myślę, że w przyszłości również będziemy produkowali coraz więcej gazu z odpadów, na przykład z odpadów komunalnych. Biomasa też jest takim swego rodzaju odpadem, ale mam tu na myśli przede wszystkim odpady komunalne. Więc w dłuższym okresie czasu faktycznie zapotrzebowanie, ale mówię w długim okresie, to zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie malało. Ale nie w takim stopniu, żebyśmy już w tej chwili... Jeśli chodzi o wysypiska śmieci, to jest bardzo ciekawy temat, bo osoby zajmujące się tym takim sposobem wytwarzania energii narzekały, że cena zaproponowana przez ministerstwo, bo to jest droższa energia, spowodowała, że to niezbyt się rozwinęło z jednej strony. Z drugiej strony pamiętamy te wielkie pożary, które miały miejsce w Polsce dwa lata temu na śmietniskach, które też były spowodowane przez fakt, że te gazy, które są pod tymi śmieciami, i te wysokie temperatury w dużej części doprowadziły do tych pożarów. Czy będzie jakaś zmiana? Bo to oczywiście jest kierunek, który pozwala poradzić sobie z kilkoma problemami jednocześnie, ale z drugiej strony wiemy, że wcześniej problemem były dopłaty właśnie do tego typu energii. Panie redaktorze, wszystko zależy od technologii i od ekonomiki tych technologii. To mniej więcej podobnie jak było, nie wiem czy pan redaktor pamięta, w przypadku gazu łupkowego w Polsce. Otóż okazało się, że te technologie, które były bardzo skuteczne w Stanach Zjednoczonych, niekoniecznie sprawdziły się w Polsce i generalnie w Europie. Więc jeżeli uda się naukowcom, badaczom wypracować takie technologie, które będą również ekonomicznie opłacalne, albo które przynajmniej przez pewien czas będą wspierane. Ja muszę dopytać, jaki był problem z tym, że w Stanach Zjednoczonych to wyszło, a u nas coś, czy w Europie był problem z tymi technologiami? No, przede wszystkim jak gdyby to nie były te same warunki geologiczne dla tego gazu w Polsce i w Europie, więc okazało się, że po prostu te metody, które sprawdziły się w Stanach Zjednoczonych, nie sprawdziły się w Europie. Co wcale nie znaczy, że kiedyś w przyszłości takich technologii nie uda się wypracować, ale na razie one są nieopłacalne. I to samo dotyczy również odpadów i produkcji różnego rodzaju gazów właśnie z odpadów. Te technologie muszą być nie tylko możliwe pod względem technicznym i technologicznym, ale one muszą również się sprawdzać pod względem ekonomicznym i z czasem to będzie możliwe. To tak samo jak było z energetyką wiatrową. Proszę sobie przypomnieć, jeszcze kilkanaście lat temu ta energetyka nie mogła funkcjonować bez wsparcia publicznego, a w tej chwili już zaczyna być samowystarczalna. Oczywiście problemem to samo się dzieje z fotowoltaiką. I magazyny, i
pewna nadzieja jest właśnie między innymi w elektrolizie wodoru. Na to stawia między innymi Niemcy. Panie prezesie, tutaj pokazują mi, że już nam się bardzo miło rozmawia. Jeszcze bym z chęcią z panem dłużej porozmawiał, ale musimy kończyć. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję.